Witajcie moi drodzy, nazywam się Łukasz Simonato, w kolejnym odcinku z Q&A odkupienia. W ten nareszcie w miarę słoneczny i wesoły dzień. Myślę, że co? Przejrzymy co do takiego na mnie zostawiliście. Bo dziwo, liczba jest mała do pytań stosunkowo. Co jest aż dziwne. Ale widocznie prawdziwe. Co sądzisz o śmierci Krzysztofa Krawczyka? Czy to było z góry zaplanowane, czy raczej zbieg okoliczności? Tak, powiem to zbieg okoliczności, ale się w ortografii nikogo nie czepiam. Ani o literówki, bo każdemu zdarza się. A co ja sądzę o tej śmierci? Tak, ciężko było piosenkarza nie pan nie znać. Nie skojarzyć ani trochę. Widocznie taki już był los może. Możliwe, że taki już był jego los. Czy powód Roxen B miał coś wspólnego z śmiercią wcześniej swojego Krawczyka? Szczerze, nie wiem, czy to by miało jakiś sens. Nie wiem. Raczej wątpię, żeby to on był miał coś z tym wspólnego. Trochę byłoby to wątpliwe, ale nie wykluczam takiej możliwości. Nie wykluczam. Miałeś kiedyś tak, że widziałeś sobie lody ekipy i ich nie kupiłeś? Że to jest ciąg dalszy. Jasne, okej. Okay. Ale nie, nie widziałem i nie wiem skąd nagle hype na te lody się wziął. Ta, że nawet specjalnie nie, mama się uprosiła mnie, żebym bratu stanął po kościele, koło sklepu, żeby poszedł kupić te lody. Na szczęście ich nie było, ale im to się nie spodobało. Takie tam pierdu. Prawda, nie wiem skąd na to się hype wziął teraz. Bo lody ekipy. Wielka mi rzecz. Idziesz na rower? Zobaczymy, czy jeszcze pójdę. Raczej nie sądzę, żeby mój rower teraz był jakoś w pełni sprawny, jak kojarzę. Też czytałeś Harry Potter Czara Ogień w momencie, kiedy Voldemort powiedział, musisz ją wydoić, glizdogoń. Coś wytwarzać, jak wydoić węża? Ojej, kiedy ja to czytałem ostatni raz? W podstawówce może? Czy w gimnazjum jeszcze? Ale tego akurat nie za bardzo kojarzę. Nie, na pewno w tym momencie takie skojarzenie mi nie przyszło do głowy, nie. To taki smutny, wkurwiony. Ta, nawet mi już nie przypominaj o tej niedzieli. Po prostu można powiedzieć, że nie byłem wtedy do końca z sobą. Czy to nie będzie to raczej walenie kuca? Ta, z bereźnikami złożycie. A co ja poradzę, że kiedyś w Q&A takie pytania no, były. I objaśnienia to, jakimi no, niektórzy podsyłali starszy Q&A, to po prostu były straszne. Właśnie zbereźne objaśnienia, co mi się jak najbardziej nie podobało wtedy. Prawda, nie chcę słuchać takich objaśnień, właśnie mi się to nigdy nie podobało, a jak to w Q&A się jeszcze pojawiło kiedyś, naprawdę było to straszne. Lepiej cię 50 razy 5 kilo na klatę, czy 5 razy 50 kilo? Wydaje mi się, że to może być dobre, szczególnie na początek, że jednak lepiej zaczynać powoli od mniejszych ilości, ale więcej jednak, stopniowo coraz więcej. Zaś te większe ilości to już bardziej faktycznie robimy to regularnie, jesteśmy zaprawieni i stopniowo sobie dokładamy tych kilogramów. Wydaje mi się, że to jest tak po kolei powinno być, że lepiej zacząć od małych rzeczy i tak stopniowo aż do 50 właśnie. Zastanawiam się nad opuszczeniem grzywki i przefarbowaniem ich na blond. Czy to dobry pomysł? Cóż, jeśli tobie się podoba, żeby być blondi bardziej, to czemu by nie? Jeśli tobie taki, coś takiego pasuje, to co uważasz za słuszne. Ja się zastanawiam, co się takiego stało, że taki smutny jesteś i teraz ty musisz czekać na Q&A, aby się tego dowiedzieć. O pewnych rzeczach raczej nie lubię może mówić, ale mam powiedzieć, że trochę nie byłem w pełni nad sobą kontrolowany ostatnio. Tak, wyrzucając z siebie to, co może złe i nieodpowiednie, ale jednak prawdziwe. Tak, są to kwestia tego, no, czemu tak źle się o sobie wyrażasz? Bo niestety czasami tak się czuję, że próbują testować życie, robię tyle błędów i popełniam tyle strasznych pomyłek, że coś czasami w pale nie mieści i czuję się temu wszystkim po prostu winien, że czasami zachowuję się jak, że tak się znowu wyrażę, niestosownie. Popierdolony dupek, który nie wie, co zrobić ze swoim życiem, nie potrafi się w pełni z nim ogarnąć. Tak, sam mam takie uczucie, że po prostu
że moje życie to jedna wielka porażka. Było ich tam blisko 100 rodaków. Lecieli z wieńcami na groby Polaków, co w katyńskim lesie leżą zakopani, bo ich zamordował ten bandyta Stalin. Panie Burda, naprawdę zaskoczył mnie pan. Krótki to by się nadawało na krótki choćby wierszyk. Nie wiedziałem, że z pana taki poeta. Nie no, krótkie, ale bardzo pomysłowe, prawdziwe, z nutką historyzmu. Prawda, panie Burda, się należą panu bardzo wielkie brawa. Nie ma co. Nie ma co szczędzić. Brawa się należą. Tak samo należy mi się zakończyć odcinek, w którym było 15 tylko komentarzy. Z tego pytań może było co najmniej ponad lekko 10. I to aż dziwne. Tak, jeszcze jest powiadomienie, że niby właśnie zadał, że czy masz jakieś solucje nudę w życiu. Pod ostatnim odcinkiem takie pytanie właśnie zadał, a ja go tu nie widzę, a mam usortowane od najnowszych. Mogę zrobić tak samo, od najlepszych. Na różne sposoby mogą być sortowane i naprawdę nie ma tego pytania, nie wiem dlaczego. A ustawiłem opcję, żeby zezwolić na wszystkie komentarze, żeby mi cholerny YouTube nie blokował niektórych pytań. Tak mam wrażenie, że on ostatnimi czasy tak się uwziął, że po prostu mnie niektóre pytania na złość YouTube specjalnie blokuje. Bo serio, to pytanie jest, no co w nim jest niestosownego? Czy masz jakąś solucję na nudę w życiu? No, sami powiedzcie, czy jest tu coś niestosownego, obraźliwego, nawołującego do przemocy, do czegokolwiek złego? Nie kurwa, nic takiego nie ma. Zwykłe pytanie moim zdaniem. A czy mam solucję? Nie wiem. A może tylko tyle, żeby nie poddawać się i iść, no, cały czas przed siebie, mimo wszystko. Dostosowywać się, a może jednocześnie nie zatracać się w tym świecie, pełnym kłamstwa i skurwysyństwa, że tak się wyrażę. Może wulgarnie, ale prawdziwie. To taki jest ten dzisiejszy świat. Maska, jedna wielka maska, iluzja, a pod nią brud, chamstwo, niekiedy skurwysyństwo. Może dlatego nie widać, bo nikt z tym ci się nie pokaże, ale tak niestety jest. Świat jest okrutny. Jestem pewien, że jeszcze niejednokrotnie osobiście tego doświadczę. Ale koniec takich drażliwych tematów, bo to nie wypada. Dzięki za to, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą niedzielę. Spróbuję przy kącikach jeszcze bardziej się hamować z niektórymi emocjami, ale różnie może wyjść. Zatem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w weekendzik. Mimo, że będę najpewniej miał znowu zajęcia, to i tak odcinek się pojawi. Nie ma innej opcji. Zatem trzymajcie się, pójdź serdecznie. Cześć, moi kochani.